14 maja w Instytucie Lotnictwa odbyła się konferencja pod tytułem Publikacje naukowe w ocenie naukometrycznej. Konferencja zgromadziła ponad 160 osób związanych z tematyką wydawnictw naukowych. Świat nauki reprezentowany był przez redakcję czasopism naukowych, wydawców, autorów, naukowców zajmujących się publikacjami oraz kadrę zarządzającą uczelniami oraz instytucjami naukowymi. Organizatorami konferencji były redakcja kwartalnika Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych oraz wydawnictwa naukowe Instytutu Lotnictwa. Konferencję otworzył profesor Jerzy Wilkin, przewodniczący zespołu do spraw oceny czasopism naukowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który przedstawił nowe zasady oceny czasopism naukowych w 2015 i 2016 roku. Nowością będzie przyznawanie dodatkowej punktacji za długotrwałość istnienia. Istniejące powyżej 5 lat z listy B będą lepiej oceniane. Mam dzisiaj mówić o zasadach punktacji czasopism naukowych. To jest bardzo skomplikowane przedsięwzięcie. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, że punktacją jest objętych prawie 18 tysięcy tytułów. 18 tysięcy czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin nauki. Każda z nich ma swoją specyfikę, swoje standardy, swoje tradycje i porównać jest bardzo trudno. To jest jednocześnie też ważna rzecz, ponieważ od punktacji, od oceny czasopism zależy wiele innych spraw, na przykład kategoryzacja jednostek naukowych. Te jednostki są oceniane, jak wiadomo, według takich czterech grup. C najsłabsze, B średnie, A dobre, no i A plus bardzo dobre. I to, w jakich czasopismach publikują naukowcy z tych instytutów, no w dużym stopniu jako w zasadzie główne kryterium wpływa na ocenę. W tym roku wprowadzamy dość istotne zmiany w systemie punktacji czasopism. Właśnie o tym dzisiaj będę mówił. Liczę, że za parę dni ukaże się komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o tych zasadach, ale one zostały ustalone. Tam trwa tylko przygotowywanie formalnego pisma, które byłoby tam według pewnych standardów, także z punktu widzenia prawnego, poprawne. No i środowisko się oczywiście o tym dowie, ale sygnalizuję, że dwie rzeczy będą nowe i dość istotne. Po pierwsze, wprowadzamy tak zwaną ocenę ekspercką, o którą domagały się środowiska naukowe i ona będzie miała duże znaczenie w punktacji listy B. No i wdrażamy polski indeks cytowań, którego brakowało. Plus parę innych drobnych zmian, ale ja o nich dzisiaj powiem na konferencji. To jest właśnie główny kierunek reform. Wydaje mi się, środowisko powita je raczej z uznaniem, a nie z frustracją czy jakimś niezadowoleniem, ponieważ te zmiany są efektem dyskusji w środowisku. W dalszej części konferencji głos zabrali prelegenci zagraniczni. Wolfgang Klotz, założyciel i dyrektor zarządzający Central and Eastern European Online Library oraz Lars Björnshauge, założyciel i dyrektor zarządzający Directory of Open Access Journals. When I got the invitation and the first program outline of the conference, I started to think about what might be the background and the guiding interest of the organizers of the conference. And that, in fact, brought me immediately to the topic of my contribution, because I had the impression that view from Poland and even more, I think, viewed from other parts of Central, Eastern, Southeastern Europe, the region which I am more or less representing, with the scientometric assessment, something is going on mainly in the Western part of the world, and there is a strong interest somehow to get up with that development for the scientific community of Poland and the countries of this region as well. So I've tried to focus my contribution on that problem of exclusion and inclusion of parts of Europe into processes that are going on in the scientific community and which are of basic importance for participation of everybody in what's going on there. I'm delighted to be here at this meeting to give a presentation about
the quality of journals. I'm especially working with open access journals, and I'll talk a lot about what we are doing to improve the quality and the dissemination of research in open access journals. And the meeting here, I think it's a very good composition of the participants. I mean, we have editors, we have publishers, we have research managers, university managers, and these are very important stakeholders in the business of scholarly communication. So I think it's a very good idea to make those stakeholders meet and exchange views and generate new ideas. Dr. Klementyna Kalińska-Batres z Thomson Reuters przedstawiła uczestnikom zasady działania platformy Web of Science, w tym zaawansowane opcje wyszukiwań, które mają ułatwić nawigację publikacji naukowych. W sesji pytań uczestnicy chętnie dzielili się swoimi wrażeniami z korzystania z bazy oraz zadawali pytania dotyczące m.in. procesu zgłaszania czasopism do Web of Science. Chodzi o konferencję, to uważam, że jest naprawdę to wydarzenie na światowym poziomie. Ja się bardzo cieszę, kiedy mogę uczestniczyć w takim wydarzeniu, w takiej konferencji i dzisiejsze tematy i mówcy, osoby, które prezentowały się dzisiaj, naprawdę dały świetny przekrój problemów, jakie mamy na rynku wydawniczym, problemów, jakie mamy w tej ocenie bibliometrycznej i uważam, że wszystkie te prezentacje, które do tej pory oczywiście słyszałam, naprawdę bardzo wysoki poziom, bardzo mi się podobały. Sama dowiedziałam się bardzo dużo, chociaż pracuję w tej dziedzinie, to cieszę się zawsze, kiedy mogę się dowiedzieć czegoś nowego. Dzisiaj również to tak było, dlatego bardzo, bardzo ciekawa, korzystna konferencja, potrzebna przede wszystkim. Nie tylko tutaj u Państwa w Instytucie Lotnictwa. Fajnie by było, jakby kolejne konferencje miały jeszcze szerszy zakres, żeby jak najwięcej osób w takich konferencjach uczestniczyły. Organizacja, mogę tylko i wyłącznie pochwalić, naprawdę na światowym poziomie. Gratuluję serdecznie i mam nadzieję, że takie konferencje będziecie Państwo organizowali częściej, w jeszcze szerszym gronie. Także gratuluję i dziękuję bardzo za zaproszenie. Kolejną prezentację przygotowali przedstawiciele Elsevier BV z Scopus. Tomasz Psonka oraz Krzysztof Szymański. Bardzo, bardzo serdecznie tutaj chciałem podziękować w ogóle za zaproszenie do uczestnictwa w Państwa konferencji. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że jak najbardziej takie konferencje mają sens. Jak dzisiaj już tu widzieliśmy, mieliśmy bardzo dużo wymian poglądów wręcz chwilami, co osobiście bardzo mi się podobało. Ja sam dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Co prawda jeszcze nie doszliśmy do naszej części prezentacji, ale liczę na to, że również będzie dużo pytań i wymiany właśnie poglądów, no bo na tym to ma polegać. Także bardzo dziękuję. Witam serdecznie. Na dzisiejszej konferencji będziemy prezentować bazę Scopus w szerszym zakresie niż to do tej pory było prezentowane. Również powiemy więcej na temat zasad selekcji czasopism do bazy Scopus oraz dlaczego to jest ważne. Oraz po raz pierwszy w Polsce ogłosimy nowy program preselekcji czasopism polskich do bazy Scopus, także myślę, że będzie bardzo ciekawie. Dziękuję. Temat ewaluacji jednostek naukowych poruszył w swoim wystąpieniu Leszek Stypułkowski, prezes zarządu Index Copernicus. Wskazał, że publikacje miały decydujący wpływ na ocenę parametryczną i przyznaną kategorię naukową. Droga rozwoju czasopisma do rangi międzynarodowej opiera się na czterech filarach: jakości merytorycznej, digitalizacji, internacjonalizacji i kooperacji. Zapowiedział także, że system baz cytowań PolIndex, który jest pilotowany przez Index Copernicus, zacznie działać do końca czerwca 2015 roku. Bardzo potrzebna konferencja, która adresuje bardzo ważne pytanie, jakim jest przyszła ewaluacja czasopism naukowych, szczególnie w kontekście pojawienia się polskiej bibliografii naukowej oraz systemu PolIndex, którego zadaniem jest po pierwsze zgromadzenie wszystkich publikacji polskich naukowców w jednym miejscu, w krajowym repozytorium, a następnie za pomocą PolIndexu wyliczenie wskaźników cytowalności polskich publikacji w innych polskich publikacjach. To jest bardzo ważne z tego powodu, że do tej pory nie ma systemu, który potrafiłby zliczyć cytowania wszystkich publikacji we wszystkich innych publikacjach, a tylko taka, można powiedzieć, analiza będzie bardzo obiektywnym wyznaczeniem wskaźników cytowalności polskich publikacji. Wystąpienia zamknęła Dorota Wojewoda z konsorcjum BAS Econ Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry, Dorota Wojewoda, przedstawiciel konsorcjum BAS Econ.
Cieszę się, że mogę brać udział w tej konferencji. Z tego, co zdążyłam usłyszeć, zobaczyć, no, mogę stwierdzić, że jest bardzo potrzebna. W konferencji biorą udział przedstawiciele różnych środowisk, zarówno redakcje czasopism, naukowcy, jak i bibliotekarze. No i widzimy, że głód wiedzy jest ogromny. Także wydaje mi się, że takie inicjatywy są jak najbardziej potrzebne, im częściej, tym lepiej. Zważywszy, że będę dzisiaj również prelegentką, tym bardziej cieszę się, że będę miała okazję przed takim gremium wystąpić i być może pokazać im, że obszarów działań przy czasopismach, przy tych różnych wskaźnikach jest naprawdę mnóstwo, no ale też są od tego ludzie, którzy znają się na tym, którzy chętnie w tym pomogą. No i mam nadzieję, że tutaj moja misja, czyli promowanie działalności bibliotek dzisiaj się uda. Bardzo dziękuję. Konferencja wzbudziła bardzo duże zainteresowanie zarówno prelegentów, jak i uczestników spotkania. Merytoryczne pytania oraz ożywiona dyskusja na pewno przyczyniły się do poszerzenia wiedzy w zakresie publikacji naukowych oraz ich oceny. Dlatego Instytut Lotnictwa planuje w niedługim czasie zorganizowanie kolejnych edycji tej konferencji.